pierwszym tematem, który chcielibyśmy dzisiaj poruszyć, jest 104. rocznica powrotu Grudziądza do macierzy, dlatego zorganizowaliśmy między innymi wystawę i zorganizowaliśmy prelekcję, w której pokażemy film obrazujący powrót Grudziądza do niepodległej Polski. Potem będzie krótka debata naszych prelegentów, historyków, a druga część będzie nie mniej ważna, bo będzie to debata młodych ludzi o Grudziądzu, o tym, jakie są bolączki Grudziądza, jakie widzimy sukcesy, jakie widzimy porażki i w jaką stronę powinien iść Grudziądz, żeby przyciągać ludzi młodych, bo jak wiemy, ten exodus ludzi młodych, nie tylko zresztą młodych z Grudziądza, jest co roku znaczący. Więc debata ludzi młodych jako druga część. Mamy czterech panelistów, między innymi jedną doktorantkę z Grudziądza, jedną radną młodzieżową, asystenta posła, więc ta debata, myślę, przebiegnie w sposób ciekawy i opowiemy sobie, jak widzą Grudziądz ludzie młodzi. Czy dzisiaj przychodzę głównie posłuchać tego, co mieszkańcy mają do powiedzenia i o samym Grudziądzu, bo też nawiązujemy do uroczystości, do jubileuszu powrotu Grudziądza do macierzy, 104. rocznica, to 23 stycznia, jeżeli pamięć nie myli, ale na pewno 1920 roku Grudziądz wrócił w granicę Rzeczypospolitej i później po tym wstępie historycznym przechodzimy do panelu właśnie, gdzie młodzi będą mogli dyskutować, jakie szanse, jakie perspektywy dla nich są, ich zdaniem w Grudziądzu, co jest tak, jak powinno być, co należy zmienić. Ja będę słuchał po to, żeby móc kiedyś w przyszłości w takiej lub innej roli ze swoimi współpracownikami te ich postulaty wdrażać. Pana zdaniem właśnie Grudziądz to jest... Poznał pan to miasto podczas kampanii ostatniej, przecież nie wiem, czy bardzo dobrze, ale dobrze na pewno. Czy Grudziądz to jest miasto właśnie szans dla młodzieży, czy zagrożeń, czy oni mają tu po co wracać, czy powinni mieć tu po co wracać, czy nie? Znaczy na pewno powinni mieć po co wracać, bo Grudziądz to jest bardzo ładne miasto, miasto w bardzo dobrym miejscu na mapie Polski, miasto dobrze skomunikowane przy autostradzie, ale nad tymi perspektywami dla młodych ludzi wciąż trzeba tutaj pracować. Dobrze, że powstaje wyższa uczelnia, ale na pewno trzeba zrobić jeszcze dużo, żeby powstawało tutaj więcej dobrze płatnych miejsc pracy, żeby młodzi ludzie, nawet ci, którzy wyjadą na studiach, chcieli później tutaj pracować, tutaj zakładać swoje rodziny, tutaj koncentrować swoje życie i osobiste i zawodowe. Jeszcze chciałbym jedno pytanie zadać, może nie bezpośrednio, a może nawet nie pośrednio, a może pośrednio trochę tak związane z tym spotkaniem. Mamy za chwilę i za chwilę trochę dalej dwie kampanie wyborcze. Czy pan będzie aktywnie tutaj w kampanii wyborczej działał w Grudziądzu? Jak to będzie wyglądało, jak to zakłada jako poseł? Na pewno będę zaangażowany w kampanię Prawa i Sprawiedliwości i do Rady Miejskiej, do Sejmiku Wojewódzkiego, na inne szczeble też w innych miejscowościach w regionie, ale nie ukrywam, że Grudziądz jest jednym z takich miejsc, miast, w którym będę się głównie angażował w kampanię wyborczą mojego środowiska politycznego. Jestem tutaj dla młodych, jestem ich, można powiedzieć, wręcz takim głosem i staram się doprowadzić do tego, żeby oni nie wyjeżdżali do większych miast i zostawali na tych studiach, czy przeprowadzali się tam rodziną. Po to robimy te panele, żeby zrozumieć ich i po to jestem również ja tutaj, żeby być głosem ich, żeby oni tutaj zostawali i byli z nami i żeby to miasto ewoluowało w dobrą stronę. Ale oni mówią, że tu nie ma dla nich szans, nie ma dla nich dobrej pracy i dlatego zostają gdzieś. No bo nie ukrywajmy się, Grudziądz jest szarym, cichym miastem, które ma małe perspektywy na rozwój młodych ludzi. Dlatego właśnie ważna jest z nimi rozmowa i ważny jest przedstawiciel ich, żeby można było im pomóc w tym, aby tutaj to miasto tak się rozwinęło, aby mogli zostać i mogli tutaj mieszkać. Nasze dzisiejsze spotkanie, nasze dzisiejsze wydarzenie będzie trochę jak mecz piłkarski. Podzielimy go na dwie części. W pierwszej części będziemy Państwu prezentować film o powrocie Grudziądza do macierzy. Jak wszyscy wiemy, niedawno wybiła nasze miasto 104. rocznica powrotu do wolnej Polski. Więc przedstawimy taki 20-kilkuminutowy filmik.
Potem, jeśli będą pytania dotyczące naszego miasta, mamy w swoich zasobach dzisiaj do bardzo sprawnego historyka, jeśli chodzi o wiedzę o Grudziądzu, pana Sławomira Szymańskiego, więc jeśli będą jakieś pytania, myślę, że do Sławka można śmiało je zadawać. A druga część będzie z udziałem młodych osób, młodych Grudziądzan, bo chcemy tak płynnie przejść, jakie 104 lata temu miał Grudziądz problemy, jakie problemy mieli ludzie, także młodzi, a jakie mają obecnie dzisiaj. A jak wszyscy pewnie zdajemy sobie sprawę, jedną z głównych bolączek naszego miasta jest to, że co roku odpływają z niego liczne osoby. Statystycznie przyjmuje się, że Grudziądz około rocznie traci około 1000 mieszkańców. Tym większość niestety to są ludzie młodzi, którzy idą do dużych ośrodków akademickich, niestety ze względu na brak perspektyw w tym mieście. Mimo chęci, mimo rodzinnych powiązań, mimo powiązań z przyjaciółmi, mimo jakiegoś lokalnego patriotyzmu do tego miasta nie wracają, bo po prostu nie mają takiej możliwości. Więc w drugiej części będziemy sobie trochę debatować. Będziemy debatować z młodymi osobami. Naszymi panelistami między innymi są dzisiaj Młodzieżowa Radna Miejska, jest doktorantka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Grudziądzanka. Debata będzie dotyczyła zagrożeń dla młodego pokolenia w Grudziądzu, bolączek, ale będzie dotyczyła też tego, jak można na te bolączki sobie poradzić, bo musimy znaleźć rozwiązanie. Nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, która ma miejsce obecnie, że Grudziądz co roku jest uboższy o ponad 1000 mieszkańców. Musimy temu zaradzić. Ten panel, ta inicjatywa dzisiejsza jest właśnie taką pierwszą debatą. Myślę, że to społeczeństwo obywatelskie, zwłaszcza wśród młodych osób, musi zostać poruszone, jeśli chcemy, żeby ten status quo, który ma miejsce obecnie, zostało przerwane. Więc serdecznie zapraszam najpierw na film. Piątego sierpnia 1772 roku w Petersburgu Rosja, Prusy i Austria zawarły traktat o pierwszym rozbiorze Polski. Prusom przypadły w udziale Prusy Królewskie z Warną, lecz bez Torunia i Gdańska. Już w pierwszej połowie marca do Grudziądza przybyło 400 pruskich żołnierzy. Grudziądzcy piekarze musieli dostarczyć im 2260 bochenków chleba, za które komendant nie miał zamiaru płacić, odsyłając ich do magistratu. Kasa miejska świeciła pustkami, więc uchwalono dla każdego po furze drzewa. Wyniszczony wojnami Grudziądz liczył wówczas tylko 1204 mieszkańców, 10 parceli było całkiem pustych, na pozostałych stało 146 domów, a więc nawet mniej niż w XV wieku. 8 czerwca 1772 roku do Grudziądza przybył sam Fryderyk II. Podczas wjazdu króla najpoważniejsi obywatele utworzyli szpaler, zawarczały bębny i zagrzmiały działa. Na ulicach ustawili się członkowie magistratu, rada i ławnicy, mieszkańcy, duchowieństwo, szkoły oraz kolegium jezuickie. Jeszcze w tym samym roku, nieopodal bramy toruńskiej, wystawiono budynek komendantury. Tak rozpoczęły się rządy pruskie w mieście, które miały trwać 148 lat. Ale porozmawiamy sobie, jak Grudziądz może być widziany, jak jest widziany okiem ludzi młodych, bo to jest największe w moim zdaniu, chyba nie tylko moim, wyzwanie dla naszego miasta, dla innych miast wielkości Grudziądza, że jest ten problem, że ludzie młodzi odpływają, a niestety nie wracają. I można z tym faktem zrobić dwie rzeczy, albo się z nim pogodzić, albo próbować znaleźć jakieś lekarstwo, jakieś rozwiązanie, jakąś receptę na to, żeby tą sytuację zmienić. No i myślę, że tego typu debaty, tego typu inicjatywy obywatelskie, tego typu panele dyskusyjne mają na celu nam przybliżyć odpowiedź, jaką powinniśmy uzyskać, żeby tych młodych ludzi Grudziądzów zatrzymywać, bo mamy pewne atuty w postaci uwarunkowań rodzinnych, przywiązania do swoich szkół, do swoich lokalnych tożsamości, do swoich przyjaciół, do historii, więc to jest, ale często to, mówiąc brzydko, przegrywa potocznie z ekonomią i często jest tak, że właśnie większe ośrodki poprzez to, że zapewniają lepsze warunki ekonomiczne, finansowe młodszym ludziom, sprawiają, że mimo tych trudnych decyzji młoda osoba często właśnie po studiach do Grudziądza już nie wraca. No i teraz
Wydaje mi się, że jeden z podstawowych obowiązków jako miasta, jako włodarzy tego samorządu jest to, żeby zrobić wszystko, uczynić wszystko, żeby te młode osoby do Grudziądza wracały. No i o tym będzie też między innymi ten panel. Chciałbym pierwszą wywołać naszą młodzieżową radną, Julio. Jakie uważasz, że są największe potencjalne szanse i zagrożenia dla młodego pokolenia w mieście? Jak ty jako jeszcze, żeby też wyjaśnić wszystkim, Julia jeszcze aktualnie chodzi do technikum w Grudziądzu, więc jeszcze się uczy w Grudziądzu na tym poziomie licealnym. I też Julia, chciałbym się dowiedzieć w twoim pokoleniu, jak ludzie spoglądają na Grudziądz? Jakie widzą główne szanse, główne zagrożenia, jeśli chodzi o to nasze rodzinne miasto? Jeśli chodzi o nasze rodzinne miasto, no to młode pokolenie jako na rozwój ma duże szanse, bo mamy tutaj bardzo dużo szkół, licząc od zawodowych, przez technika, aż do licea. Jedynym i dość sporym minusem jest brak szkół wyższych, co właśnie powoduje te wyjazdy młodych ludzi. I jeśli chodzi o pracę, miasto pomaga młodym ją znaleźć i to jest dosyć spory plus tego wszystkiego. A na rynku pracy nie brakuje pracodawców, którzy są otwarci i chętni do współpracy z nami młodymi. A powiedz mi, czy od tego, co rozmawialiśmy wcześniej, czy to prywatnie, to mówiłeś, że chcesz na dalszy etap edukacji iść na studia weterynaryjne, z tego, co kojarzę z naszych rozmów. Teraz wyobrażasz sobie powrót do tego miasta? Czy są tutaj szanse na powrót ludzi właśnie po studiach? Albo co by musiało się wydarzyć, żeby więcej osób młodych wracało po tych studiach tutaj? To znaczy, moje szanse na powrót tutaj są duże, ponieważ ja jestem osobą, która się przywiązuje do miasta, w którym mieszka i jest. Dlatego też uważam, że jest to dosyć takie miasto skromne, rodzinne, można tak powiedzieć. Co prawda nieraz towarzystwo, które tutaj jest, przeraża i tak gaci to miasto, ale uważam, że nie ma żadnych takich powodów, aby tutaj nie wracać. Po studiach ja na przykład zamiaram wrócić, ale reszta może uważać, że pęd większych miast jest lepszy.